Będzie to dobre zakończenie moim zdaniem tego dzisiejszego wieczoru. Dokładnie, bo trzeba pamiętać, że sztuki walki to nie jest nienawiść, ale rywalizacja sportowa, tak? Jak widać, bracia mimo tego, że kochają się jak bracia, mogą występować między sobą jako rywale, tak? Dokładnie, się też spora grupa tutaj ludzi z Lęborka, którzy wspierają teraz głośnymi okrzykami obu braci. Tak, sztuki walki nie tylko w Lęborku, ale myślę, że w całej Polsce stały się bardzo popularne. Jest to sport ogólnorozwojowy, wiele aspektów można łączyć ze sztukami walki, ćwiczenia gimnastyczne czy siłowe. Dość widowiskowo to wygląda, dużo kopnięć. Tak, myślę, że to jest taki znak markowy Karola Kruzela, że dużo akcji kończy niskim kopnięciem bądź wysokim kopnięciem, a Krzysztof chyba to ma zaszczepione od Karola. Na pewno dziś bracia pewnie razem ze sobą walczyli już kiedyś. No, przyznam szczerze, że miałem okazję widzieć kilka razy ich walkę w klubie, to nie, z daleka nie powiedziałbym, że to są bracia. Raczej wyglądało to, jakby jeden drugim wziął pieniądze. No zobaczymy, czy dzisiaj podobnie będzie w oktagonie, już takiej bardziej oficjalnej walce. Na razie taka spokojna wymiana ciosów, takie bardziej badanie się obu braci, chociaż już pewnie znają się bardzo dobrze, to na razie. Raczej spokojnie. Też w ciągu ruchu oczywiście obaj zawodnicy. Tutaj wytrzymałość gra dużą rolę. Ale widać poruszanie się, no to są setki godzin na sali treningowej obu zawodników. Dokładnie, ty wiesz, ile też wyrzeczeń kosztuje taka walka? No, Karol prezentował w internecie swoją świetną formę, którą miał przygotowaną na dzisiejszą galę, a Krzysztof miał okazję walczyć w zeszłym tygodniu podczas zawodów organizowanych przez Polski Związek Kickbokserski, gdzie mierzył się ze swoim rówieśnikiem, przeciwnikiem. Z tego, co przyszło mi się dowiedzieć, cała walka trwała jakieś 19 sekund i Krzysztof zakończył swojego rywala. Więc widać, jaką marką jest w swojej kategorii wiekowej Krzysztof. Zobaczymy, co będzie, jak będzie w wieku Karola. No zobaczymy, na pewno to jest jeszcze zawodnik, który może się rozwinąć. Teraz mamy tę chwilę przerwy przed drugą rundą. Momenty, kiedy też trenerzy tutaj mogą, jak i zawodnicy mogą troszeczkę odsapnąć od tej walki w ringu, od tej walki w oktagonie. No bo to jest też chyba cenny moment dla zawodników, kiedy można złapać trochę tej siły, trochę tej nowej energii do walki. No oczywiście, no, bez przerwy sztuki walki naprawdę byłyby chyba sportem jeszcze bardziej ekstremalnym niż są. Chociaż trzeba pamiętać, że początki MMA, organizacja Pride, no to była wolna Amerykanka. A nawet można się cofnąć troszeczkę do walk początku w Polsce, gdzie była jedna runda półgodzinna, więc zawodnicy po takiej walce to myślę, że lądowali w szpitalu, byli podłożeni pod kroplówkę, bo byli strasznie wycieńczeni. Dzisiaj na całe szczęście jest to troszeczkę inaczej to wygląda. No oczywiście, cywilizacja dotyka po kolei każdy sport. No ale myślę, że dzięki tym przerwom sport ten jest też bardziej widowiskowy, tak? Chłopaki mają czas, co prawda niedługi, bo to jest minutka, żeby nabrać troszeczkę siły, tak? No i dzięki temu możemy oglądać ciekawsze akcje. O, teraz ładne uderzenie. No myślę, że to jest taka wizytówka zawodników klubu Agoga Gym, że bardzo dużo akcji mieszają boksersko z nogami, a przede wszystkim gdzieś kończą te akcje niskim kopnięciem, low kickiem. Ale też tutaj można zauważyć, że też inne rękawice, troszkę inny strój jest w zawodników MMA. No, oczywiście, bo jeśli chodzi o zawodników MMA, to są chwytane rękawice, tak zwane grabki. One pozwalają na akcje zapaśnicze, czy gdzieś tam rodem z brazylijskiego jiu-jitsu. A tutaj jest to zupełnie niepotrzebne. Tutaj akurat, podobnie jak w boksie, większą jakąś uwagę się przykłada do ciosów mocnych na głowę, gdzie ta objętość rękawicy no, chroni przeciwnika, tak? Właśnie widzieliśmy to szczególnie w walce Mikiego, kiedy tam często krył się właśnie za taką gardą. Tak, Miki idealnie wypełnił swoją rolę w dniu dzisiejszym. No.
Was głośne wsparcie. Tak, to akurat to jest też rodzina, przyjaciele i Karola, i Krzysztofa, ale w bardzo fajny sposób dopingują obu zawodników. Myślę, że akurat z takiej formy dopingu na galach sztuk walki i nie tylko, no można było wziąć przykład. Tak, dokładnie. Tutaj też skończyliśmy właśnie drugą rundę tego pojedynku. Chyba bardzo podobny jest do tej pierwszej części. Tak, trzeba pamiętać, że to są bracia, to jest walka bonusowa, więc tak naprawdę trzeba dać chłopakom troszkę zrozumienia. Nie chodzi też, żeby sobie dzisiaj krzywdę zrobili tą walką dla Karola. Już mogę dzisiaj zdradzić na kolejną edycję. Szukujemy bardzo mocnego przeciwnika. Zrezygnowaliśmy, myślę, na dzień dzisiejszy z usług egzotycznych zawodników, jak niedoszły przeciwnik Karola z Rumunii. Ale w Polsce jest tylu zawodników wysokiej klasy, że mamy kilku kandydatów i z pewnością będziemy już szykować poza zawodnikiem, który będzie w tym głównym zestawieniu, też zawodnika, który będzie w razie czego przygotowany jako rezerwowy zawodnik. Żeby nie powtórzyła się Dokładnie. Karol nie walczył teraz już 4 lata. Już to jest za długo, żeby kolejny raz mu coś tam wypadło. Karol był naprawdę w bardzo mocnej formie. Szukaliśmy przeciwników w wielu miejscach. Ale no, ciężko znaleźć Karolowi w kilkadziesiąt godzin przeciwnika wysokiej klasy. Ta sytuacja... No, bardzo ładnie kopnieć Krzysztofa teraz na głowę Karola, czyli młodszy brat, lubi się odgryźć starszemu. Tak, dokładnie, tutaj widzimy. A to jest bardzo ciekawa walka, mimo że taka walka troszeczkę w zastępstwie, ale... Oczywiście, dlatego mówiłem, obaj zawodnicy prezentują wysoką klasę kickbokserską, więc tutaj naprawdę jest na co popatrzeć. A raczej nie może powiedzieć, że któryś z zawodników odpuszcza. Widać też już spore zmęczenie. No, widać po zawodnikach, że są spoceni. No, dokładnie, nie ma tutaj... O, bardzo ładnie kopiecie Karola. Mówię, naprawdę tu, mimo że zawodnicy nie robią sobie jakiejś większej krzywdy, bo widać, że bardzo ładne akcje kickbokserskie. Szczerze mówiąc, chciałbym takie widzieć w wielu walkach, które przyszło mi oglądać. Tak, kilka bardzo efektownych uderzeń, bardzo efektownych kopnięć. A to na razie taka bardzo wyrównana walka. Tutaj sędziowie też będą mieli trudne decyzje do podjęcia. No, to jest chyba kolejna wizytówka braci Cruzel, jeśli mogę powiedzieć. Jeśli oberwałem, to muszę szybko oddać. I tak tu się dzieje. No to co widać, bardzo często za chwilę będziemy mieli... Można powiedzieć, że momentami jest kopi w klej, tak? Tak, dokładnie. Jeden brat kopi jest dokładnie. Brata. Za chwilę będziemy mieli koniec już tej trzeciej rundy. No i za chwilę poznamy werdykt tej ostatniej walki tego wieczoru. Bardzo piękna walka. Mówię, mimo chłopaki nie zrobili z krzywdy, kąsz naprawdę kickbokserski po obu stronach. A teraz zobaczmy, który z braci wygra tę ostatnią walkę podczas tegorocznego kaszubskiego brania. Zobaczymy. Zakończyła się remisem. Remis, a jednak.